Artykuły spożywcze, środki czystości i higieny osobistej, zgrzewki, wody mineralnej. Sądeczanie nie zawiedli i odpowiedzieli na apel Fundacji Nowe Kierunki oraz Stowarzyszenia Światełko Nadziei w sprawie pomocy pogorzelcom z Nowej Białej na Podhalu. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem. Praktycznie codziennie przychodzili ludzie, którzy chcieli pomóc. Głównie przynosili rzeczy spożywcze długoterminowe, chemii jest bardzo dużo, także rzeczy potrzebne do sprzątania, o które też apelowaliśmy, czyli miotły, wiaderka, rękawice, worki na śmieci. Drobny sprzęt AGD, jest kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, są dwa żelazka. Także bardzo cieszymy się. W sobotę wolontariusze dostarczyli zebrane rzeczy do szkoły podstawowej w Nowej Białej. Cieszymy się, że akcja się udała, że rzeczy są zebrane, dowiezione. Widzicie, jest zamieszanie, jest głośno, jest tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi. Widać, że cały czas jest ta pomoc potrzebna. Także myślę, że może jeszcze tutaj ludzi odwiedzimy, tylko konkretnie już zbierzemy naprawdę już coś, naprawdę to, co jest konkretnie potrzebne. A widzę, że potrzeby są duże, już tak mniej więcej obleciałam wzrokiem, jak to się mówi. Widać, że cały czas jest potrzebne. Przede wszystkim ręce do pracy, no i już takie konkretne rzeczy, żeby już ludzie jak coś sobie odbudują, żeby mieli w co sobie ten domek wyposażyć. Akcja nie udałaby się bez zaangażowania wielu ludzi dobrej woli. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przez te 4 dni przynosili no to, co mogli, otworzyli swoje serca. Dziękujemy pani dyrektor Jolancie Bodziony, która udostępniła nam szkołę. No i też udzielała informacji wszystkim, którzy dzwonili i byli zainteresowani akcją. Dziękuję szkole podstawowej numer 9, bo tam też zrobili dość sporą akcję i przywieźli nam dużo rzeczy. Podziękowania należą się także Anicie Zątek, która przez 4 dni pełniła dyżur w szkole i przyjmowała dary, oraz Tadeuszowi Frączkowi, prezesowi spółki Sądeckie Wodociągi, który pomógł w organizacji transportu darów.